Dziś czwartek, a więc święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Jesteśmy w Ewangelii Marka, 14 rozdział, wiersze 22 do 25. Jezus mówi, bierzcie, to jest ciało moje. Jezus nie mówi patrzcie, nie mówi obserwujcie, nie bądźcie tylko biernymi słuchaczami, tylko Bierzcie, uczestniczcie w tym wydarzeniu, zaangażujcie się. Chcę Was oswoić z jakimkolwiek lękiem czy strachem, który może macie w sobie przede mną. Jezus nie lęka się tego, byśmy wzięli to ciało, połamali je, wzięli do ust i gryźli po prostu, abyśmy je zjedli. Bo jest to najintymniejszy moment, jakikolwiek człowiek może przeżyć z drugim człowiekiem, z człowiekiem Bogiem, Jezusem Chrystusem. Tak naprawdę nie da się zjeść drugiego człowieka, nie jesteśmy kanibalami, ale Boga człowieka możemy, bo on tego zapragnął, on, on tego chciał. Chcieliby jak najczęściej przyjmować Eucharystię, bo, bo to jest największe życzenie Jezusa Chrystusa do intymnej i bliskiej relacji. Z nami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.